Dzień dobry, dnia kolejnego. Ja tu chciałem pokazać, ktoś przyjechał na maszynie. Widać poobijana, czyli swoje przeszła. Jezu, jakie to wysokie, jak koń. Nie dla psa, jeśli o mnie chodzi. A zresztą, gdzie to? Widać śmierć w oczach. Co chciałem powiedzieć? No co, zaczynamy dzień. Nie ma słońca, ale jakoś nie jest tak źle. Co tam z nowinek? Syna do szkoły nie poszła, mówi, że zmęczony. Widocznie wycieczki ją męczą, no. Także mówi, że nie chce dzisiaj. Przecież batem nie zagonię, no. Zobaczymy, jak tak to ma wyglądać, to... Zajdziemy do sąsiada. Ten sąsiad to też jakiś jest, tylko ja go jednego widuję tutaj. No ale dobra. O, jest. No i co? Też do szkoły, nie? Czy jak? Dobra, nie przedłużam, nie ten, idę na kawę i coś się wykombinuje dzisiaj. Idę jeszcze potykać za nią. Za chwilkę, już w sumie idę. Dobra, jak widzicie, tradycyjnie już klapki w domu. Idę z tym potykaczem, faktycznie tak sobie wymyśliłem, że jednak jest lepiej. A, mam wolną kamerę. Że jest lepiej jak... Od rana niech sobie tam stoi, nie? Czekajcie. Dobra. Nie mogę kręcić, jak będę niósł, bo nie dam rady. Pozdrawiam. No, przetargałem. Kurczę, na razie to cienko z tym wszystkim, ale dobra, no. Nic nie zrobię. Trzeba by myśleć pozytywnie. No. I tyle. Dzisiaj w sumie taka pogoda jest, nie ten, to chyba na tą siłownię pierwszy raz się przejdę, żeby zakwasiki dostać. To za 3 dni będę zdychał. Jakoś energii mam dzisiaj, nie wiem. A, powolutku kamerę. Powolutku, w ogóle wszystko powolutku. No, dobra. Idę na kawkę. Potem może drugą, może nie. I zobaczymy. No i nie wiem, czy albo bachać na gdzieś samemu, albo czekać na śpiocha. Ile będzie? Czekajcie, ja mam tu funkcję, o. Ile będzie? No. O, jestem. A, jeszcze okularów zapomniałem. No, syna sprząta, nie chce nigdzie jechać. Więc jadę ja. Oj, paluszek. No właśnie, syna sprząta. Mówi, że nie ma siły jechać. Oj, powolutku kamerą. Więc jadę ja. Na wiatr. Swoim tym. Strzałą. Pozdrawiam. Ja witam wszystkich serdecznie. No cóż, w drodze nie mogę kręcić, bo jestem sam, ale dojechałem i chyba mam dojechać tam. To jakiś, nie wiem, stawik czy co. Wszędzie coś żyje, nie? Że mnie tylko jakiś wąż nie tego. Nie wiem, czy widać to. Czekajcie pan. Co? I na rybek, i rybki, i psio. No dobra. Niech co żyje. Jedziemy dalej. Chyba tam mostkiem przejadę. Dobra, nie mogę kręcić, no bo jak? No dobrze. Ja wiem, że niektórzy powiedzą znowu świątynię, ale... Ja też chcę coś zobaczyć, no. Nie mogę tylko Pub Street, nie? Ale to jest w ogóle w inną stronę niż ta Angkor Wat i tak dalej. Całe zagłębie, bym tak powiedział. Nie? No dobra, jesteśmy tutaj gdzieś... Pokręcę się w koło. O, tam coś jest. No dobra, pokręcę się. Mam nadzieję, że będę mógł. No znaczy do tych śnurków to będę mógł. No dobrze.
A kolejne kamienie, ale bez zaprawy, bez niczego. Naprawdę tam coś fajnie to układali kiedyś i takie z pomyślunkiem. Coś mi przyszło do głowy. A co? Mianowicie, dlaczego do lotniska jest tak daleko? No to, poczekajcie, odbalę trochę. To mi taki powiedział kierowca, który nas wiózł do stolicy, że ktoś tam gdzieś jakieś badania robił i że te wibracje, czy tam cokolwiek, to się trzęsły, te świątynie. Nie tylko Angkor Wat, tylko te różne, bo tam było 4 km tylko od tego zagłębia świątynnego. Dlatego jest podobno tak daleko. Ktoś wyliczył, że ma być tyle, bo inaczej to się wreszcie rozleci, a tym bardziej, że teraz duże samoloty, bo międzynarodowe, coś tam, coś tam. O, jakaś pogoda chyba też tam jest. A się wtopiła w ten las i słońce, że nie było widać. No dobrze, także podobno taka historia jest z lotniskiem, dlaczego tak daleko. Tak powiedział mi ktoś, ja powtarzam. No dobra, jadę w koło, zobaczymy co dalej zobaczę. Jadę, już chciałem powiedzieć, co to mnisi też bimberek pędzili. A przecież to są te bębny takie jak to było? Wielka podróż Bolka i Lolka, nie? Też tam był. A to bębny. A ja już myślałem, o, tam jakiś dzwon. Dobra, jadę do dzwona. Dzwonu. A po drodze do dzwonu, co jest 50... Gdzie tam nawet nie 50? Jezu. Słyszycie? Dobra, tam nie będę jechał, tylko się przejdę. Dobra, idę, bo coś się zaczyna jakaś ceremonia. Czekajcie, jak mam to zrobić? Czekajcie, motorka. Oj. Dobrze, podstawię go tu. A jak już jestem, to idę zobaczyć. Oj. Zobaczcie mi za ten chaos. Troszkę dłuższe ujęcie, bo chcę z daleka złapać, bo może mi nie pozwolą, nie? Może na śniadanie, czy co? Zbiórka. Na tym bębnem. Idę. Jak mnie wyrzucą, to nie wyrzucą. Ale idę. Hej, widzę, że się schodzą. Taka jest biurka. Ej. Ej, nie wyrzucą mnie. Machają. No to jak machają, to idę pewniej. O. Biurka na śniadanie. Chyba. Boję się iść, bo nie wiem. Ten to ma nawet dziary jakieś na tym. Ale coś mi tutaj jedzie. No, śniadanko, to nie będę przeszkadzał. Tak, widzę, że w ryż biorą coś, nie wiem, czy widzicie też. Najgłośniej do modlitwy to po cichutku. A na śniadanie to tego. W motorkach. Trochę i praw. Private jety będą. No dobra, to takie moje żarciki przygłupawe. Aha, bo mam powolutku. Aha, powolutku kamerą, ale chodzić mogę szybko. Szkoda, że nie ma Siny. Bo muszę być i kameraman i wszystko. No ale jak nie chcę być niby zmęczona. Nie, to co mam zrobić? No dobra, jedziemy do tego, gdzie mamy jechać, do tego dzwonu. Dzwona. Dzwona. Słonik, nie wiem czy już pokazywałem, jak nie to pokażę. Jak już jestem z buta, to pokażę. O! Nie? Domek na górze. Żarówka wlodowa nawet. Tak. Wszystko dla ludzi. I dla... O, jest jeszcze tam. Kobitka. Jest ten.
bambusy duże. Dobra, powolutku. Tu jest pewnie jeszcze napisane, że coś tam. Późna odmiana wiśni szklanki. Dobra. Lecimy, ale gdzie by nie spojrzeć tak naprawdę? Ja rozumiem, że bida, że ten, nie? Ale gdzie by nie spojrzeć, to wszystko jakieś takie rozpadające się, tak jakby... No nie tak jakby, no po prostu ludzie nie dbają, no nie mają, nie znają wartości pieniądza, nie? No gdzie by nie spojrzeć? W sensie, gdzieś mają to gdzieś, nie? Dobrze mi wyszło nawet. Gdzieś mają to gdzieś, no. Dobra, jadę do tam. No dobra, prawie dojechałem do dzwona. No, ale tu widzę takie coś, a tu jeziorko, znaczy tam stawik i coś chlupnęło i pomost. To co, że niby to, czyli krokodyle są tu? Nie, to by się wylegiwały, nie? Bambusy takie duże. O kurczę, no dobra, idę na ten pomost. No jestem przy tym dzwonie, ale coś mi się wydaje, że to jest taki cmentarz, no. Ichny. Bo tak to wygląda. Nie znam się za bardzo, przyznaję. Ale tak to wygląda, że to są takie jakieś grobowce, nie? Tu jest i tam jest jakiś taki, że no może nie największy, ale najdroższy. No dobra, ale jeszcze chciałem właśnie dopowiedzieć, bo tutaj gdzieś poukładali jeden do jednego kamery dole, nadźwigali się na ten, a teraz gdzie nie spojrzysz, to właśnie burdello, nie? Czegoś tu nie mogę załapać, no. To niby taka precyzja, a w tym samym czasie, no może nie w tym samym, no dobra, no bo może to byli trochę inni. Poszuram sobie. O, to też by było dobre na koszulkę. Idę zobaczyć. Nikt mnie nie wygania, to chyba mogę. Nie? No tu nawet jakiś grobowiec niby coś porozwalali, nie wzięli tego. Tu jakieś cegły się walają. Tu też. No nie wiem, no. O, tu też jakieś coś. Tu jakaś jeszcze folia, tam jakieś butelki ktoś zostawił, tu jakieś coś, no tu niby grobowce, no takie, to po co to pieniądze wydawać na te dzwony, nie? Jak i tak nikt nie szanuje. No nie wiem, no jakoś zagwozdkę mam, ale dobra, już idę z kopyta, żeby, znaczy z buta. O, tu jaki ładny, złoty, to mi da zapewnie. Dobra, no cóż, boję się na to wejść, poruszę znowu. Boję się na to wejść, bo to bym musiał schudnąć 75 kilo. No, co zrobić, nie wejdę wam tam. No dobra, jedziemy dalej, bo mam w sumie 3 miejsca. Gdzie jest mój motorek, zostawiłem tam. Mam 3 miejsca w planie. Nie wiem, czy mi się uda, bo tak, że tu, że tam. Tu też jakiś napis prześlinca, nie wiem, słuchajcie. Widocznie mam nie wiedzieć. Czekajcie, czekajcie, idę. Dobra, nie będę kręcił, bo żeby nie przedłużać. Stoi moja maszyna. Nie psuje się diabelstwo. Tfu, żeby nie zapeszyć. Jedziemy. No to już mówię, tych kamerdoli się nadźwigali. I tu, i tam. No dobra, może kiedyś załapię. A może już niedługo się dowiemy, kto to wszystko zbudował. Dobra. Jadę i jadę. Gdzie bym nie pojechał, to jest coraz większe zadupie. A mam dojechać, powoli kamerą Krzysztof. A mam dojechać do tych krokodolów farmy jakiejś. Ja wiem, że pewnie wszyscy tam już widzieli, bo wszyscy pokazali, ale ja nie byłem, a chcę zobaczyć, ale
Jak na razie to widzę daleko górę, czy tam pagórek, czy jak to. Jak nie znajdę krokodyli, a nawet jak je znajdę, to będę się starał tam udać, bo jakieś chatka na górze, może tam wodę kupię. No zawsze górka jakaś, no wkoło nic takiego nie widzę. I nie trzeba 150 km jechać, nie? Postaram się. Dzisiaj ma mnie ktoś odwiedzić, znajomych, ale nie mam pola. To nie mogę powiedzieć, że jestem w górach, że tak powiem. No w sumie, nie? Jestem w górach, no prawie. Oj. A jeszcze takie coś, nie? Czy ta woda to są, że ma kolor, bo jakieś glony? Czy że ścieki? No ale no, skąd to ścieki, nie? Znaczy, no gdzieś tam te domy są, ale ja wiem. Zawsze ta woda taka tego, nie? Mętna. Czy ta glina, czy coś? No dobra. Trochę o wodzie też było. Nie o wodzie. To chciałem jeszcze pokazać tak w ramach solidarności z rodziną Siny, czyli z mamą. To pani zbiera jakieś te zielska. Znaczy te roślinki. No i w takim czymś, jak się domyślam, ten wąż ukąsił, nie? Ojej, bo już pokazuje niebo zamiast. A idź to w cholerę. O, wypłukane. I na rynek. I na targ. O, jeszcze raz. Dwa razy płukane może być na etykiecie napisane. Dobra. Ja przepraszam, ale to wszystko jest na tam 200-300 metrach. Dojechałem do no tutaj jest ta wylęgarnia tych jaskółek, czy jak to? Oni jakoś te gniazda ich zbierają, ten puch, czy co? Że Chińczycy to jakiś smakołyk jest, nie? Jezu. No ale jest. I drogie podobno jak cholera. Ale dokładnie nie wiem, jak to się jej, czy no pałeczkami pewnie. Pozdrawiam. No, to mi się troszkę. No to. Reklamacja do Google. Od razu, zobaczcie. I w taką, że to niby, że droga też. Co tu jakiś cwaniak z Google też przejechał? Czy jak? Dobra, jadę. Jeszcze ani wody nie ma, a insta w cholerę z tymi wycieczkami. Ale jakby ktoś chciał internet, to jest. Że niby mam iść tam. Jechać, znaczy. Jezu. Nie dowierzę. Dojechałem. Nie? I zobaczcie, no przy normalnej drodze, a ja jakimś piszę, zaskarżam ten Google. No dobrze, ale jestem. Jakby nie jechał, frunął, ale jestem. $3 kosztuje, to od razu mówię, ta farma i podobno są żywe te. Okej. Okay. Wait, on the stairs, right? Okej. A, że na górę, żeby mnie nie poszło. No to kurwa. Znaczy, przepraszam, nie. Przez jakieś bagno trzeba przejść, no ale dobra. Nie narzekajmy. A bagno to jest dopiero tu. No i co? Gdzie te krokodyle? Bo $3 dał. No to już byłem w takim miejscu, gdzie miały być jedwabniki i krokodyle. Tam było dwójkę. Przepraszam. Ale negusów. Znaczy przepraszam. Ale piękne. Czy to żywe? Nie no, żywe. Czy naprawdę krokodyle w takiej brudnej wodzie żyją? No normalnie? Poczekajcie, bo ja mam wodę. To ja ją sobie tu postawię. Wodę, nie wódę. Zobaczcie. No mówię, pewnie to już wszyscy to obejrzeli, w sensie wy widzowie drodzy. Ale ja też chciałem zobaczyć. No i co? Takiego. Król zwierząt do was mówi. O, te
tylko ślepka na górze i czy nóżka, czy skrzydełko będzie. Dobra, to jest z drugiej strony. To są jakieś odmiana złocista. Widzicie? Takie złotawe jakby. O, buzi, buzi. Siebie nie zjedzą, nie? Tylko mnie. Tam sobie płynie. Może to na baterię. Teraz wszystko Chińczyki robią. O, o. No proszę, proszę. O, pozują do zdjęcia. Dobra. Trochę oddalę, bo jak przybliżam. Dobrze. Muszę uważać, żeby nie wypuścić tego. Chociaż iPhone'a jakby zjadły, to by się tylko zatruły. Pewnie. Tyle elektroniki. Albo by pływały jak zegarko. Tam jakiś leży większy, widzę. Suszy się. No to... O, jest jakiś... Jest przynęta na hamaku. Co? Może to przynęta. Jak nie chcą... Hej, hej, hello, Suzy. Jak nie chcą się pokazać turystom, to pan skakuje i szybko wyskakuje. Ale tu gdzieś droga była, tam gdzieś mnie, o tam są daleko, nie wiem czy widzicie, co za, tam daleko ten biały ten, to są te jaskółki, czy tam te gniazdka ich. I ja gdzieś stamtąd tymi dziurami, poczekajcie, gdzie jest mój palec, o, gdzieś tu i mówi, że w prawo, w lewo i zaraz będę i dupa. A to jest jakaś farma taka... Właśnie nie wiem, czy rybna, czy coś, ale jakieś małe mi to wygląda, bo to jest jakieś... tam nie chciałem wchodzić jakoś. No, coś tu jest. Nic nie ma. Także, no krokodyle są, no są. No. Niby są. Niby kłamstwa nie ma. Tam jeden, dwie sztuki widzę. Czekajcie, oczywiście. Jeszcze raz się nagram. Tam jeden, dwie sztuki widzę. Dobra. Przynęta TikToka ostatni raz ogląda. COVID. Nie. Oj. No dobra, no to są krokodyle. Jeszcze mam jedno miejsce do zwiedzenia. No i ta góra mi wpadła w oczy, ale... Czy ja tam dojadę? No i co? Hello. Tu jakiś bezior. Nie wiem, czy widać. Widać. No i co? O, bezior jest dobry. To jest życie, nie? Siedzą w wodzie i czyhają. Ja wiem, że czyhacie, żebym tylko gdzieś tam... O, bąbelki jakieś. Pryknął pewnie. Wżarły się i pryknęły. O, jest ten co? No to jak... Ubot jakiś. No dobra, no. Tu coś wypłynęło, co to jest? A, wynurza się, ale... No przyznam się że szczerze, że pierwszy raz widzę tak z bliska. Oprócz zonie, takie, że ten... Co, tylko ta woda czystsza, ale to... no co, wiadomo, nie? A tu jest, te glony mogą narastać... Temperatury innej, to wszystko, no... Dobra. No dobra. Patrzę tylko, ile mam baterii, wypiję wodę i lecimy dalej. Trzy baksy poszły. Pozdrawiam. No dobrze, to tylko jeszcze zdjęcie pokażę. Hej. Jak to wygląda ze przodu. Ze open, ze ten. No, bo mam nadzieję, że was poprowadzi. No tu droga jak marszałkowska, a mnie jakimiś... No takie już moje szczęście. No ale przynajmniej
gdzieś tam se pojeździłem. Dobra, zasuwam dalej. Przez te pola aż musiałem zatankować. Thank you. Aż musiałem zatankować. Bzyka. Dobra, lecę dalej. Zgubiłem górę z horyzontu, ale jak ją tylko namierzę, jadę pod górę. Dobra, bo mi mówi, że gdzieś tu jestem już. Ale gdzie tam? Zobaczcie. Schody. Czujesz? Znaczy czujecie? Ale mrówek tych czerwonych, widzicie? Tych wielkich. Ale no na przykład, nie? Piwko, jest ciemno. Przyjeżdżacie, bo to jakieś jest miejsce takie, że niby ten. No nie wiem, poczekalnia jakaś, nie wiem na co. Ale jest. Nie? I mówisz, dobra, schodzę sobie na dół się prysnąć sobie i... Dzień dobry. A tu ząg. Syf, ale z drugiej strony tych koszy też nie ma nigdzie, nie? Nawet... Co zrobić? Dobra, tu jakieś za ten, sobie siedzi. Tu sobie tańczą. W sumie to nie wiadomo, czy to się nie zabawi na przykład. Jedna nosi drugą. Dobra. Miała być farma tych. No tu. Nie wiem, czy to nie tam jakieś te, takie domki. Czy tam też są domki? Nie wiem, no mówi mi, że jestem. No to jak jestem, to gdzie? A poszuram sobie. No jak jestem, to gdzie? Dobra, przejdę jeszcze kawałek. Tu zatrzymowałem rumaka. No to są jakieś lotusy, ale to przecież to nie to farma, nie? To jest jakieś... Dobra. Góry też nie widzę. O, tu jest dobry ten. Muszę podejść na chwilę. No, bo takie rzeczy to... Tylko w PGR-ach. Czekajcie. A ja z tym oczywiście zaraz wam pokażę. Ja nie wiem właśnie, czy to faktycznie w iPhone jest tak, że trzeba wyłączyć, żeby włączyć tę zmianę. Tak mi signal tłumaczyło, że muszę wyłączyć i włączyć dopiero, żeby na mnie na ten. Dobra, to teraz znowu muszę wyłączyć. Och, paluchy. Yeah. No pewnie tak nie jest, no bo nie wierzę, że w innych jest, że okej, okay, a tu, że nie okej. Okay. No. To się... Biskupin odnalazł w Kambodży też. To zwierzę. Dobra, tu jest fajna chatka. To niby knajpa chyba jakaś. Minimalizm tak zwany. Tam też jeszcze większy minimalizm. Ale dzik stoi też. No. Jakaś rura jeszcze, coś oni pompowują, czy wypompowują. No dobra, muszę się gdzieś cofnąć i obserwować jakieś. Czyli to farma niby jest. Farma. No dobra. Nie przedłużam. Pozdrawiam. Do potem. No dobra. To jest zagwozdka, bo niby przy głównej drodze. To nie jest to. Niby ta farma jest przy głównej drodze. Nie ma. No, pokażę wam lotusy, bo to miała być farma jakaś. Lotusów i coś tam jakieś. Coś do kupienia miało być. No lotusy są tu. Farmy nie ma. No. Szukam góry. Jadę gdzieś. A jest, widzę. To bandziory, a już mi mówi, że już przejechałem. Dobra, widzę, jadę. Widzicie? Jest. Dobra. Dobra. Jestem na tej farmie. Znaczy, na razie w sklepiku przy farmie. Ja nie wiem, to wszystko z lotusa się robi? Z lotusa? To też? No dobra, bezobręza, no to mnie nie interesuje.
nawet jakieś demonstracyjne coś. Bez urazy, ale to mi przypomina farbę tych. Jak to było? Jedwabników. O. Learn how to make traditional lotus tea, bla bla. Z papier też z lotusem. No taki nasz len, nie? Wychodzi na to. No dobrze, dobrze. A tutaj, że coś. A tutaj, że coś. No to ja idę sobie. O. Tutaj, że tu w wodzie. Czekaj, jak to było? Nie, no dobra, nie będę. A nasionka ktoś wydobał i zjadł. Dobre te nasionka, jadłem. Muszę przyznać. O, to, no podejrzewam, że to jest z lotusa się robi, jakieś wydzieliny. No tak, widać, że wszystko można zrobić tak naprawdę. A z drugiej strony teraz są naukowcy tacy, że co by im nie podać, to i tak wszystko zrobią, nie? Teoretycznie. Ale gorąco. Dobra, tu jakiś kompost pewnie, tu że na herbatkę. Tu na dodatek do herbatki. A tu na dodatek do dodatku do herbatki. No i dobra, i to cała farma, bo resztę to w wodzie, no to po wodzie się nie chodzi. No nie wiem jak wy, ale ja idę szukać góry. O, tu są krosna. No, hello. I can do this too? No. Nie chcę niczego zepsuć. Pani mówi, żeby jak ja bym zrobił tu kubraczek, to by się pani takiego jeszcze nie widziała kubraczka. No dobrze, no miło i fajnie, tylko to nie są moje. No i ogólnie chodzi o sprzedaż, nie, tutaj. No i dobrze, no każdy jakoś chce zarobić, to nie mówię, tylko tak jest wyczuwalne to, nie? Nie? To jest ten, jak ten świstak przez sreberko tam zawija. Dobra, pozdrawiam. Dobra, żeby nie przynudzać, teraz może, znaczy wy i tak nie wiecie, czy to dłużej mnie nie będzie, czy nie? O, tu macie, tak w razie ktoś by chciał sobie kupić herbatę z lotusa, to proszę. Jadę szukać góry, no. Jadę szukać góry, jak nie znajdę albo coś, to wtedy piszę lokalizację i do domu. Tam daleko są te jaskółki. Wtedy jak mi się wydaje, to chata gdzieś tam. Albo nawet tam. A ja chcę się udać. Czekajcie, jak widziałem jaskółki, to góra powinna być... Przepraszam, jeszcze raz. Gdzie te jaskółki? O, jak widziałem jaskółki, tam jest gdzieś Krzychu Bistro, jak dobrze mi się ten włączył, ten, jak to jest? Busola, nie busola. Jak to jest ten, co na magnesie ta igiełka? No w każdym razie, a górę widziałem tam. Kompas! Boże, sklerotyk. Dobra, jadę i wypatruję. No dobra, bo już myślałem, że Fata Morgana. Znaczy cały czas tak myślę. Ale jadąc prosto, dojechałem do góry. Nie? Szczęście mnie nie opuszcza dzisiaj. Stanąłem trochę na środku drogi, pod dobre ujęcie. Ale widzę, że ktoś sobie wysypał ryżu na środku drogi też. I cymbałki, i ten. No dobra. Walę w górę w takim razie. No dobra. Nic nie rozumiem. Jestem... Xiang Bai Kong, ale zobaczcie, co tu jest napisane.
to jest napisane Headquarters of Section Number 3. No i co? No góra jest. Mało tego, że jest góra, to jeszcze są schody na nią. Czyli już się ucieszyłem. No dobra, szukam miejsca, jak już jestem, to wejdę. Wejdę. No dobrze, muszę zostawić plecak. A, jeszcze ten kask muszę, przepraszam. No dobra, kask też zostawiam. Pod domem partii chyba, bo... O! No to te taty nikt nie powinien ukraść. No i dobra, coś czuję, że mnie zmoczy, to jest... To wszystko dla was, widzowie, to wszystko dla... No i mówię. Ja miałem na gym jeszcze, dlatego mam ten plecak, a tam mam koszulkę na zmianę, mówię, a po wycieczce będę odprężony, to sobie bachnę jeszcze te orangutanka, czy tam orbitorka, czy jak to się nazywa, nie? No ale orbitorek się sam do mnie przyszedł, no. Dobra, idę. Nie wiem, gdzie jestem. Ja pier. Papier. Ach. Dobra, policzyłem 150 stopni, piękny widok. Hello, Jose. Piękny widok. A jeszcze piękniejsze jest to, że widzę drogę, że można o tym jechać. Albo motorkiem. No to. A jeszcze jest temple ticket. No to tamto już nie pójdę. A oni mi powinni zapłacić za to, że to jest. Ale zapytam się skolko. Wiecie co? Do not throw rubbish here. Hello. Hello. Ale czy jest ten pultikę gdzie? A nic nie widzę. Nie, tam motorkiem wjadę tam. Iść to w cholerę. Teraz tak mi się przypomniało, bo ja na przykład w Madame Tussauds byłem z 10 razy. Tam w Amsterdamie. Co przyjechała, znałem mi jacyś. Chodźmy do Madame Tussauds, Madame Tussauds. To już miałem dosyć. Ale teraz zatęskniłem. Bo jak sobie wyobraziłem, że jakby to znajomi było za blisko i by przyjeżdżali do mnie i by chcieli oglądać górę. Nie, nie, to bym sam wybudował Madame Tussauds. No ale dobra. Koniec żarcików. Jestem. A tam znaczek, proszę nie wyrzucać śmieci. No ale dobra. Pół jakby człowiek zleciał. Albo się obsypała i idź. No. To taka góra. Jedyna, no to się nie dziwię. A może było więcej, tylko to wydubali. Nie, może to wszędzie były góry. Tylko wydobali na te ankorwety albo coś. Nie wiem coś. Pięknie. 150 sotków z marszu. Wodę zapomniałem kupić. No ale w sumie. Jeszcze dygam. Tylko też wjeżdżam do takiego miasteczka i ani znaku, że to łask czy coś, nie? Nie wiem gdzie jestem. Może lepiej. Jak ktoś przyjdzie, tfu, przyjedzie i powie, Krzychu, chodź tam na tą górę, to powiem, że nie wiem gdzie. Jeszcze zerknę. Nie wiem, czy to widać. Ta muszelka musi mieć 200 milionów lat, bo to jeszcze z kredy. Co? A nie, to są te, co jedzą. Suszone na słońcu. No dobra, no to byłem tu i tam. Teraz wrzucę kompas na Psychu Bistro i zasuwam w dom. Tutaj pokażę wam jeszcze, jak to się nazywa. To co tam nie idę dzisiaj. Nie, no przyjadę tu jeszcze. Ale motorkiem. Ale mnie zmylili. Dobra. Zapamiętam. Czekajcie, czekajcie. Co to są ceny? 220. Na taki dolar tylko z jednym S.
50 tysięcy. Aha, Rieli. O co tu chodzi? Jak ktoś. Co? 1 400 000 Rieli. To jakiś cennik jest, dobra, na razie. Nie mam. Za 96, że co? Postawi bramę, czy te schody? Jak bramę, to i chyba schody. Czyli co? Wcześniej można było autem, a dopiero potem zrobili, że przychód kopyta? Dobra. Idę. 150 w dół. Dobra, nie będę kręcił, bo jeszcze lampę zbiję. Pozdrawiam. Patrzcie, a ten pan tam, znaczy ten mnich, przez 15 minut wcześniej mu kelał, powiedziałem, już zniknął. Może usiadł. A nie, idzie. No. Może usiadł na odpoczynek, nie? Się nie spieszą. Dobra, coś mi się tam nagrywało. Nie wiadomo ile przez drogę. Zaraz to będę musiał sprawdzać. Hello! Hello. Dobra. Idę do Zygmunta się obciąć. I do domu. No dobra. Zygmunt mnie tak bachnął. Gdzie jestem? Tu. Jadę do domu. Jadę do domu wreszcie. Deszcz mnie nie zmoczył. Litarsą. Stoi. Ale kolejki nie widzę do drogi. Nie, dobrze, chociaż to stoi, że nie ukradli, nie? Dobra. No, wróciłem, coś zjadłem. Cina znowu robi. Powolutku kamerą, powolutku. No, otwarcie za godzinkę. Ale ja już zacznę składać odcinek. Mam przyjść do mnie, mają przyjść do mnie znajomi, więc i tak się nie będą kręcić, że tak powiem. Ja byłem dzisiaj, to już widzicie, gdzie byłem. Zapraszam do komentowania wzorów koszulek, czy tam propozycje jakieś, czy coś, cokolwiek. Jutro live. Co tam jeszcze? No nic, no dziękuję za wszystko, za oglądanie oczywiście, za komentowanie. I pozdrawiam serdecznie i do jutra. No mam nadzieję, że Sina się lepiej będzie czuła i jutro będzie lepiej, bo w sumie wycieczka była fajna. No. A z drugiej strony sam trochę podgoniłem, troszkę podgoniłem. No ale dobra, no. Pozdrawiam, do jutra, pa.